Mieszkańcy, przed wami kolejne wyzwanie. O! Musicie wybrać spośród siebie jedną osobę, którą przykleicie gaffer-tapem do ściany. Czym? No czymś do ściany. Do ściany? No będzie ktoś wisiał. Na pewno nie Igor. Ale że wisiał nad... Czy jesteście gotowi podjąć wyzwanie? Będziesz wisiała na ścianie jak pająk. Jesteśmy gotowi, leci. Jestem trochę confused. No dobra. Może bym przynajmniej ruszała rękami, co? Nie ruszaj, Magda nie oddycha. Nie oddycham. No. Na razie jeszcze mi się nie chce, ale wypiłam trochę drinka. Będziesz waliła w zbroję, nie martw się. Bartek, a ty będziesz siedział obok mnie, prawda? Będę wisiał obok ciebie. No wiesz, bo jak spadnę, to ktoś musi mnie uratować. Ja cię uratuję. Dobra, no. A co ty mi się w kolejkę tu... To ja miałem być bohaterem. Bartek, dasz mi łyczka jakiegoś zimnego napoju? Ten komu, radę wziął. Tak mały łyk. A, nie mam jak się... Nie mamy rurka wyjścia. Rurka by potrzebna. Właśnie się skończyło. Ona się odlepia. Dobra, nie, bo poleje się po twarzy. Wielki bracie, zaczynamy. Bartek. Nie bój się, jesteś nisko. No, poziom? Ale no, uważaj. Teraz pomalutku. Start, wielki bracie, jedziemy. Ja jestem na, mogę pierwszą wartę mieć. To był tak naprawdę piękny obraz na ścianie. Tutaj nie było piękniejszego obrazu na ścianie, piękniejszej ozdoby w tym domu. To nawet bardzo fajnie wyglądało. Nigdy czegoś takiego nie doświadczyłam. Czułam się jak trochę w kosmosie, zero grawitacji. Tak to spoko, przyjemnie, nawet fajne widoki są. Wisiałaś kiedyś w powietrzu? Tylko na wysokim miasteczku. Ale tak w domu nie. W domu nie. Martuś, teraz trochę żałuję, że to nie ty tam jesteś. Ja też. Tak? Czemu? No, 4 godziny bym cię zostawił. Ja bym cię wymalował. Ale już make-up ci spływa cały po polikach. Tak? No. Po polikach to nigdy nie spływa, tylko po czole i nosie jak coś. Tak? Więc błędne info. Przynieś długi strzałę. No. O, właśnie. Nie. Yeah. Bo zawału serca dostanę. Pogramy w piłkę?